Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 3 stopnie tylko, bardzo, bardzo zimno. Nie wiem czy widać, powinnam wziąć czapkę, ucho mam całe czerwone i tak sobie trzymam ten szal, bo aż tak kłuje w to ucho. Idę się przejść tutaj i złapać świeżego powietrza. Jak widzicie, tu jest troszeczkę zabudowane, także mój głos lepiej słychać. Jak to się nazywa? Przekręciłam kamerę, bo źle w ręce trzymam. Chyba już mam puls. Trochę szłam, czerwone policzki. Aż miło. No co? Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj umówiłam się z siostrą na taki plac zabaw. Mieliśmy jechać, ale ona niestety nie dojedzie do nas, bo stoją w kolejce tam za czymś. Jakiś abonament zmieniają do telewizora i to długo schodzi. Moje dzieci grały w piłkę i powiedziały, że już jest za zimno, żeby z nami iść się przejść, a jestem z mężem i jesteśmy przygotowani. Nie mam psiunek. Kochany psiunek. I teraz do domku i będziemy przygotowali obiad, a na obiad mamy dzisiaj burgery, które są z kurczaka burger. Te zamrożone, co się gotowe kupuje, i czyli burger mięsko. A i bułki musimy kupić, przecież ja zapomniałam całkiem, trzeba po bułki jechać. Zobaczcie co tu leży. Zaraz Wam pokażę. I widzicie, ktoś tutaj zgrabił albo co, i szyszki leżą, można sobie wziąć, tylko że one są takie kruche pewnie, to one się... Nie no, i ona się wtedy otworzy. Nie, ta jest akurat brzydka, ta nie. Ale widzicie, tu jest takie wielkie, wielkie drzewo. I to też jak spadają, czy można rwać. Bo to jest tutaj, gdzie my mieszkamy, także nic nikt nie powie. No, więc tak, tutaj tam dzwon wisi i budzi nas co rano. A to jest cmentarz duński, tak jak widzicie, to jest taki mały żywopłocik. I tylko taki kamień mały. I tam pisze, kto tam leży. Aha, jeszcze jedna rzecz. Teraz w tym wideo wkleję od razu... O, chyba kamera się trzęsie, jak ja idę. Wkleję Wam... to nie jest przepis, ale takie coś znalazłam na Facebook wczoraj. Byłam na Facebook wczoraj i mi się taka reklama wdała, że można szybko zrobić ze squasha, czy tam z cukinii. To jest chyba to samo mniej więcej. Taką potrawę i trzeba mieć tam bekon do tego. Chciałam przekręcić kamerę w drugą stronę. Widzicie, to ja nie umiem... Ręka mnie boli. To jest fajna to tak smakowało. Musi być ten żółty ser, cieja chyba się nazywa. To tam chyba będę mówiła w tej kamerze, w tym filmie, jak ja to szybko robiłam. I dymkę, tą cebulkę z tym szczypiorkiem i tak podsmażyć na patelni, ale normalnie takie dobre to było. Tylko że mocno, mocno gorące. Także to też wkleję Wam szybko, ten nie przepis, tylko pokazuję szybko, jak to robię, bo to nie dało mi się szybko spamiętać, czy zapamiętać wideo, żeby Wam wtedy link wkleić. Także tylko z pamięci tak robiłam. No, za dżebisty smak. No takie to było już dobre, że normalnie Wam to wkleję, także sobie spróbujcie. To ja lecę. Witajcie, jestem znowu w domu. Jak to się nazywa, jak tak skoczy do góry puls, jak się przeszłam. Mój mąż piecze bułki, powiedział, że po bułki nie będzie jechał. No w końcu, jak potrafi piec, no to niech robi. I tak wali w to ciasto i się śmieje. No, czyli ja tu jestem zadowolona, nie? Bo byłam się przejść i teraz Wam coś szybko pokażę. Tu jak widzicie, 2 dni temu zrobiłam sobie taką potrawkę. Tu nie ma w ogóle tłuszczu oprócz oleju. Oczywiście jaki olej użyjecie, taki będziecie mieć. Ja mam zwykły słonecznikowy. I wlewam oleju i siekam cebulkę na grube kawałki. I to jest dużo tej cebuli, chyba 3 takie srogie. I 4 duże pomidory i 2 duże albo 3 papryki.
i trochę tego pietruszki wsypałam, ale pietruszka nie musi być. I podsmażam to nie na brązowy kolor, tylko na tylko żeby zmiękła, żeby był taki szklisty kolor. I dorzucam paprykę, mieszam kilka razy pod przykryciem z 2 minuty i dodaję szybko pomidory. I tak gotuję, sól tylko, i tak gotuję aż do uzyskania takich soków. Jeżeli pomidor jest jakiś mało soczysty, to troszeczkę wody, ale one puszczą te warzywa, wodę wtedy, ten sok, także nie za dużo. I wiecie co? Jak teraz, nie jestem głodna, ale bym sobie coś zjadła takiego ciepłego. To jest bardzo rozgrzewa, takie warzywka ciepłe. Zapach jest no, super fajny, no bo to są warzywka i no nie ma tłuszczu, nie tyjemy po tym, czyli taka strawa na przedobiad, bo to się nawet po tym będzie głodny za chwilę, bo to nie ma żadnych odżywczych takich dużych, jak tłuszcze czy tam mięso, nie wiadomo co. Także tylko to chciałam powiedzieć, tak to się prezentuje i lecę, podgrzewam i jem. Na razie. Pokażę Wam szybko, jak to nie smakuje, bo nie mogę, ale zobaczcie, jakie to jest płynne. Gorące, rozgrzewa, tak jakby lekko pikantnym, oczywiście można chili dać. Ja nie dam, ale to są 3 składniki. 4. Sól, pomidor, cebula. Dużo soli trzeba dać, bo cebula jest słodka i ten, i papryka też słodka. Paprykę mam tu jedną żółtą, jedną czerwoną, może być zielona, to jest tylko od Was zależy, więcej kolorów. Nie, mówiłam, że nie jestem głodna, ale jednak sobie wezmę. Wziąłam sobie taki razowy chlebek malutki i jest on z białym sezamem i z morską solą. Sól jest takie grubsze, ma kawałki, także tak smakuje spoko. Chrupiący. Jeszcze sobie masło na to nałożyć, ale wtedy nie będę głodna na obiad, także... Pyszne, naprawdę zróbcie, to się tak opłaca i to się robi, nie wiem, 20 minut już jest zrobione. Byle jakie grube kawałki. Chcę Wam szybko pokazać taki przepis. Tu mam cukinię i mam połowę cukinii przekrojoną wzdłuż, ale troszeczkę to jest ta większa połowa. Wydrążyłam miąższ z tych 3 cukiń, bo to jest akurat na 3 osoby. Miąższ położyłam na patelni z olejem i mamy tutaj dymkę drobno posiekaną i starłam na z praski wycisnęłam czosnek, podsmażyłam to delikatnie, sól, pieprz, troszeczkę chili, może być owoc chili, znaczy warzywo, może być jak to się nazywa, w proszku chili, po prostu żeby dało trochę, w sumie można dać te przyprawy, które się używa, ale ja to tak robię trochę neutralnie i tutaj posypuję serem. Chia, on się chyba nazywa. I tutaj tak. On jest trochę zamrożony jeszcze, bo ja zawsze kupię więcej sera i wtedy mrożę sobie i wyciągam, jak potrzebuję. To tak mniej więcej, tylko że ma być go więcej, trzeba tak troszeczkę uklepać, nie? I tu Wam szybko pokazuję. Druga połowa cukinii, ta mniejsza, jest... Tu widzicie, jest okręcona bekonem, dosyć tak ciasno, dosyć blisko siebie. I po prostu on teraz, jak będzie upieczony, i to ma zająć 20 minut, ale ma być na 190 stopni, ja mam aż tyle stopni, ale tak jak moja mamcia zawsze mówiła, u Ciebie piekarnik nie piecze, bo coś tam jest mniej. To jest nieprawda, jest troszeczkę inaczej. Mam go na 235, żeby on się szybko zrumienił. I teraz wrzucę te cukinie, one mają być tylko 20 minut, to ten bekon będzie też skręcony do 190 stopni. Za chwilę, jak on tak się bardziej zrumieni mi i wtedy się kładzie ten zrumieniony bekon z tą cukinią jak kanapkę, przykrywa się upieczoną tą cukinię. Nie wiem, czy to jest dobre, ale jak widziałam to na wideo, tak fajnie przekroili, to ten ser tak wyleciał, także wiecie, to jest na taki mały obiadek na dziś. Także to tylko tyle. Na razie.